Wracam drugi raz, dzień dobry wszystkim. Teraz już na Idziekowicach, już jesteśmy. I będziemy się bawić na tej pięknej nastawni. Ciekawe, czy tam ktoś tam odbierze telefon. No brawo, ktoś jest na infolinii, bardzo gratuluję serdecznie. Kto jest? A jeszcze nikogo chyba nie dodali telefon. Telefon nie działa. Jak to możliwe? Działa telefon. Ty widzieliście? Telefon nawet nie działa tu w tych Idziekowicach. Ale to nic. Nieważne. Ważne, że jest tak. Słyszałem, że w Idziekowicach ma być manewry. Ale czy są, mają być manewry takie spokojne, czy takie głupie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby zrobili w końcu te manewry, bo ja bym chciał sobie powiedzieć, dobra, Ciuchcia, jedziesz tu, bo tor jest ten, zajęty, mam ci powiedzieć, że po prostu maszynista musi stanąć. No i tyle w temacie. Widzę, że Idziekowice to jest taka jakby... Co tam mamy? Taszyłki, rodzice. A rodzice to są, jak wiesz. To Opoczno Południe. Tu jest Opoczno Południe, nie kierunek. Widzę, że już wie, ktoś już chce wjechać do mojej tory. Jedzie do połowy. Nie chce, wjedzie do połowy. Widzę, że Idziekowice zrobili takie nawet sporawę, bo można się pobawić w jakieś odstawcze tory, czy tam, czy macie jakieś duże kolejki gdzieś tam, to tutaj możecie bez problemu przetrzymać to, bo naprawdę widzę, że jest możliwości dużo. Tylko, że trzeba wiedzieć co i jak klikać, płacić. Z tego kierunku, z rodzice, mogę tu napisać, rodzice tor drugi będą przyjeżdżać stąd, a my wysyłamy do Staszyłki. Fajne, fajne to zrobili. No. Chciałem, żeby zrobić. Tak? Pociąg co jedzie jakiś. Taki nawet. Oko. Oczywiście trochę tam boty jakieś są oczywiście i w ogóle. Na pewno zrobicie rzeczy. Tutaj macie tory naprawcze. Tam widzę, że budy jakieś. No oczywiście się przejdziemy chyba. W latach i w Idziekowicach na razie telefon nie działa, szkoda. Cisza. Pociąg towarowy. W Idziekowicach wjechał na tory. Więc go od razu może wykupić. Zanim to puszczę. Muszę wyjść nastawczo. Nie? I nie chce jedzie tu. Aha. On jedzie do... No widzicie, żebym go wysłał gdzie indziej. Ale to nic. Nie, nie. Jedziesz tam, dobra. No czasami trzeba naprawdę pomyśleć co się robi dwa razy. Zanim się kliknie. A? Jedź. Nie, nie. Dałem mu zielone, bo on jedzie w stronę. Rodzice 1. Rodzice 1. Że po prostu pojedzie w jeden. Tu są pewnie jakieś, nie wiem co tu jest, zaraz zobaczę pewnie. Odcinek drogowy. A drogowy jakiś. Lokomotywownia jakaś. No ciekawa sytuacja.
Odcinek sieciowy jakiś. O, dodali ty, patrzcie. Ty dodali nowe węglarki. Ale jaja, one się rozwijają. Naprawdę mówię wam, moi drodzy widzowie, że oni się rozwijają tak, jak piorun strzasnął w drzewo. Czyli szybko. No. Gratuluję Simrail, że dodaliście węglarki. Co? Lecimy dalej. Nic się na razie tu nie dzieje. Tam sobie będą jechać. No, na dzikowicach, no, jak na razie nie dodają kontakt jakiś czy coś, no to słabo trochę się gra. Ale to z czasem, to na pewno będzie lepiej się grało, bo będzie, chociaż żeby z opocznem południe był kontakt jakiś, to by było fajne naprawdę, bo chodzisz na opoczno południe, halo, halo, do Sopoczna dzwoni do Dzikowic i jesteście fitem. Czy nawet, nie, no przepraszam, opoczno południe przecież jest, wróć. Więc opoczno południe do Dzikowic sobie dzwoni i się konsultują co i jak. Wyjdę sobie na chwilę na dwór, zobaczymy jak to wygląda na tej nastawni bardzo dużej. No i Dzikowice, no i bardzo ładna. No tam widzę, że jest awaryjne, jakby tam coś się paliła ta buda, to się biega tam w ogóle. No i macie tutaj nastawnię. Proszę, mogę jechać do mechanika. Ciekawe, czy to ręcznie da się. Dobrze. Da się. Znaczy w realu by się dało, ale jeszcze tego nie zrobili. A wiem, że w maszynie da się tak robić. Samochodu przestawić zwrotnicę. Co tu jest? Tu jest no, już od razu naprawiają. Czyli tutaj nie możecie wejść pod teren prywatny. Ej, co to? A i tutaj byście nawet nie wjechali, bo elektryczność. Pod za 15. Nie wiem, właśnie spróbuję jeszcze się pobawić trochę tymi manewrowymi światełkami. Myślę, że tu nie. Bo Simulate nic na razie nie zrobił. Myślę, że niedługo może zrobię, ale to jeszcze się pobawić może. Wagonownia tu jest, dobra. Tak się za ten. A z drugiej strony to nic nie ma. Gdzie puścili ten pociąg, którąś zapomnieli o nim, to możecie go wprowadzić tam, żeby. Tam na dalsze to. Dłuższą trasą, ale jest efektywny. Wow. Także klikamy następny pociąg. Mamy następny pociąg i go prowadzimy, bo nie ma nigdzie, tylko są dwa, jeden kierunek tamtąd. To trzy, w ogóle to są raz, dwa, trzy, cztery kierunki. Najgorzej jest ogarnąć stąd, ale zaraz napiszę do Pawlusa i wejdzie tu i nagrywa tam dokładniejszy odcinek. Ja taki tymczasowy zrobiłem. Ja wam na razie nagrałem taki tymczasowy odcinek. Czemu nie chce działać? Nie wiem, ludzie, może gracie w SimRail, to powinniście wiedzieć, że te pypcie powinny działać. Powinny zmieniać się te. Muszę doprowadzić do tego, żeby to działało, bo
razie nie powinno się świecić. Powinno się świecić na zielono. Nie, tu jest zielono. A dobra, to nie wiem jak to jest zawsze z tych. Teraz jak się. Czekaj, muszę powiedzieć. Teraz to jest niebieskie światło. A to jak się ten. Dobra, wiem. Tu powinno. To dobrze jest. Czyli jest niebieskie, jak jest manewrowość, to jest białe, bo w maszynie jest. I dobra, no i schodzicie po schodkach. Oczywiście tu ciągle jest w budowie coś. Widzę, że. To jest mój samochód. Bardzo stary Mercedes. Widzę, że zarósł aż nawet. Wyciągałem go już dawno. Tutaj jakaś ciężarówka. Tam, tu są, tu jakiś. Tu jakiś Mercedes szafunie. Tu koparka. Wszystko jest. Aby chcieć jeździć, tak? Ale nie ma pracowników, żeby na budowie pracowali, widzę. Nie wiem, kto tu by się chciał pobudować na kolei, ale to. Coś tam się poklejowo, no. No dobra. Że taka sytuacja. Jedzie gracz. Także jedzie gracz. Do nas, proszę Państwa. Pociąg 14115 jedzie do nas. Także przywitajmy go gorąco. I to będzie pośpieszne. Pośpieszne, więc dajmy mu zielone. Pociągu 14115 masz zielone, prój! O, widzicie? Poszedł sobie jak. Ale można pozwiedzać nowe składy jakieś czy tam coś. Naprawdę polecam tę grę. Dobra, dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Wspierających też dziękuję serdecznie za wspieranie mnie, za subskrybowanie mojego kanału. Kto nie zasubskrybował, warto zasubskrybować. Im więcej subskrybentów, tym więcej filmów i tym więcej chęci dla mnie. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście ten film się pojawi w sobotę, bo ja na to. Także trzymajcie się, na razie, cześć!